Witam serdecznie w mini-poradniczku. Jak w Simsach 4 zrobić tak, żeby te ikonki tutaj były tej wielkości, były czyli większe niż takie omadziądzie zawsze jak tam robią? Mój sposób działa tylko do 4 Simów. Powyżej 4, nawet jak tutaj jest miejsce jeszcze na jedno, to i tak te ikonki zostaną pomniejszone. Zaznaczam, że mój sposób również powiększa trochę cały ten interfejs. Możliwe, że niektórym będzie to przeszkadzać. Aczkolwiek no mnie nie przeszkadza, ponieważ te literki dla mnie tak były za małe w grze, jaką oferują twórcy. Jak ktoś ma mniejszy monitor, to jednak musi mieć większe litery. Tak więc, jeżeli kogoś to interesuje, jak zmienić i ustawić to wszystko, zapraszam do dalszej części poradnika. Chodzimy tam, gdzie mamy grę, czyli u mnie to jest moje dokumenty Electronic Arts, ponieważ ja mam przeniesioną grę na D. U was być może będzie to C. Chodzi o to, że wchodzimy do katalogu The Sims 4, tam gdzie są mody, więc to nie jest żadna komplikacja. Znajdujemy plik Options INI. Otwieramy go. I tutaj mamy UI skalę. Tutaj chyba docelowo jest 100. Ja zmieniam na 676. Zasada jest taka, że im wyższa liczba, tym mniejsze litery, a im niższa liczba, tym większe litery. Ja poeksperymentowałam i najbardziej podpasowało 76. Pokażę, co się będzie działo, jak będzie to na przykład, nie wiem, 46 na przykład. I pokażę, co się będzie działo. Robimy plik, zapisz. Przed wszystkimi zmianami dobrze jest ten plik sobie wyciągnąć na pulpit, zrobić jego kopię w oryginale. Jednak grzebiemy tylko w tej linijce, więc nie powinno to jakoś znacznie wpłynąć na grę. Wystarczy to zmienić po prostu na powrót. Ten plik możliwe, że będzie miał zaznaczony tylko do odczytu. Więc należy to odfajkować, zrobić zastosuj i OK, i wtedy będzie edytowalny. No więc teraz uruchomię grę i zobaczymy, jak to wygląda przy takiej UI skale 46. Jak widać na załączonym obrazku, gra już jest powiększona i to znacznie. Tak więc taka mała liczba się nie sprawdzi w naszej grze, chyba że mamy gigantyczny monitor. Więc po prostu należy poeksperymentować z tymi liczbami i dopasować sobie do swoich oczu, oczekiwań, możliwości monitora. Więc to tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Pa, pa.